Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 259. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Luty, jak wiemy, ma zaledwie 4 tygodnie. Mówię to z uśmiechem, ale dla jednych jest to niewątpliwie miesiąc miłości, a dla wielu z nas po prostu środek zimy i takie marzenie o wiośnie. Zatem, aby umilić nam ten czas oczekiwania, przygotowałam tradycyjnie listę polecajek i inspiracji z przeróżnych kategorii. Mam dla Was kilka samorozwojowych narzędzi i podcastów. Od jakiegoś czasu też już regularnie pojawia się film, serial i książka, ale dodatkowo mogę Wam zdradzić, że będzie też kilka słów o modzie, o urodzie, niezmiennie o gastro i szeroko pojętym wellnessie. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka jest marka Brita, producent najwyższej jakości produktów do filtrowania wody. Dzbanki Brita są na tyle wygodne, funkcjonalne i estetyczne, że moja rodzina używa ich od lat. Firma dba nie tylko o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, lecz również o środowisko naturalne, redukując ślad węglowy i zachęcając do recyklingowania zużytych filtrów w ramach kampanii Daj filtrom nowe życie. Wygląda to tak, że po uzbieraniu 6 filtrów wystarczy wysłać je pod wskazany adres, aby właśnie dać im drugie życie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kampanii recyklingowej i świadomym zarządzaniu surowcami, więcej informacji znajdziecie w linku w opisie. Ja przechodzę prosto do mojej listy inspiracji, bo ilekroć jest tak, że mamy jakiś krótszy miesiąc albo przerywnik w postaci świąt, to ja czuję taką presję, żeby aby na pewno uzbierać wystarczająco rzeczy, którymi chcę się z Wami podzielić, i finalnie ląduję z tak długą listą, że zastanawiam się, jak my się tutaj wyrobimy. Mam dla Was dzisiaj, z tego co widzę, 16 pozycji. I czas na numer 1. Myślałam o tym, żeby poczekać z tą polecajką do grudnia, ale powiem Wam, że to narzędzie tak mi się sprawdza, że stwierdziłam, nawet jeśli ma ono większy sens, kiedy kończy się rok, to czas na to, żeby mądrze i dobrze i refleksyjnie planować i przeżywać sobie życie, jest zawsze odpowiedni i nie ma co zwlekać. Niezależnie od tego, czy jest grudzień, czy mamy marzec. Mowa o narzędziu, które nazywa się Best Year Journal. Jest to taki noteso planner, który dostałam od mojej przyjaciółki, która ma to do siebie, że spełnia moje marzenia, zanim ja te marzenia w ogóle wyartykułuję. Także bardzo dziękuję. I jest to również notes autorstwa firmy Intelligent Change, która wyprodukowała choćby 5-Minute Journal i Productivity Planner, które też bardzo polecam. Oprócz tego, że jest to jakościowe i estetyczne narzędzie, to wpłynęło ono bardzo, ale to bardzo korzystnie, słuchajcie, na moje życie. Mogę to powiedzieć wprost, jakkolwiek by to górnolotnie nie brzmiało. Ja uwielbiam podsumowania roku, ale nie ukrywam, że czuję, że brakowało mi w tym wcześniej struktury. No i na tym właśnie polega Best Year Journal, że jest to narzędzie, które przeprowadza nas przez cały taki proces podsumowań i refleksji nad starym rokiem, nad wszelkimi sferami naszego życia. Także warto poświęcić temu nieco więcej czasu. Mi zajęło to około tygodnia. Całe moje wakacje w Egipcie upłynęły pod hasłem nie czytam książek, ale siedzę i dumam i zapisuję, co ja uwielbiam i naprawdę warto sobie dać taki czas, żeby zrobić to na spokojnie, a nie w trybie pilnym. I nie wiem, czy to do Was przemawia, ale na pewno ja mówię do siebie, stąd zakładam, że jest kilka osób, które też lubią odhaczyć sobie takie rzeczy, a tutaj warto się jednak zatrzymać. I drugą częścią tego narzędzia, stąd wydaje mi się, że ma to sens, że mówię o tym
nawet teraz po kilku miesiącach, jest mądre zaplanowanie nowego roku. A jak wiemy, dobry czas na planowanie, na zmiany jest zawsze, a nie tylko 1 stycznia. Także Best Year Journal można zastosować od dzisiaj. Wygląda to tak w praktyce, że rozpisujemy sobie ogólne marzenia i cele na kolejny rok. Potem dzielimy to na kategorie. Ten notes przeprowadza nas za rękę przez te wszystkie etapy, co jest też bardzo wygodne. On jest świetnie rozplanowany. I finalnie wypisujemy sobie konkretne cele na dany rok. Zakładamy, do kiedy chcemy je zrealizować. Piszemy o tym, jaka jest nasza motywacja, w jaki sposób chcemy do tego dojść. I to, co bardzo ciekawe, obiecujemy sobie, że kiedy uda nam się ten cel zrealizować, to damy sobie nagrodę. Także zobowiązujemy się do tego, żeby dać sobie prezent, co moim zdaniem jest świetną motywacją i też sprawia, że nawet te bardziej wymagające rzeczy są przyjemniejsze, bo przyświeca nam ta celebracja i właśnie ta nagroda. Uważam, że jest to świetnie pomyślane. I jeszcze dwie rzeczy, o których Wam powiem, bo teraz tak myślę, że może rzeczywiście zdecydujecie się na zakup takiego narzędzia naprawdę pod koniec roku, ale te funkcje i te małe porady można wprowadzić do życia już teraz, niezależnie od tego, czy mamy go w domu, czy nie. I pierwszą z nich jest napisanie listu do siebie. To jest coś, co ja zrobiłam po raz pierwszy rok temu i to było genialne, bo 1 stycznia 2022 napisałam list do Karoliny za rok, w którym opowiedziałam o tym, jak upłynął mi ten rok. I jakkolwiek magicznie by to nie brzmiało, to uwierzcie mi, fajnie jest pisać do siebie tak, jakby ten rok już się wydarzył i tak się rozpłynąć w tych marzeniach i wizji siebie za rok, ale niesamowitym uczuciem jest potem to konfrontować i sprawdzać, czy rzeczywiście nam się to udało zrealizować, czy może nasze życie poszło w zupełnie innym kierunku. Tak czy inaczej, moim zdaniem warto i jest to ultra ciekawe. I tak samo wydaje mi się, że marzec też jest nadal dobrym momentem, żeby napisać list do siebie na rok 2024. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to są takie cotygodniowe audyty. Autorzy rekomendują, żeby raz w tygodniu, najlepiej w niedzielę, usiąść na chwilę i zgodnie z szablonem, który jest w notesie, zrobić sobie właśnie takie podsumowanie tygodnia. Piszemy o tym, za co jesteśmy wdzięczni, o tym, czego nauczyliśmy się w kontekście nas samych, w kontekście zawodowym. Zakładam, że sporo osób, które korzystają z narzędzi właśnie marki Intelligent Change, to są przedsiębiorcy, więc są takie pytania o pracę. Piszemy, jakie były najfajniejsze momenty w tym tygodniu, no i właśnie jak nam idzie realizowanie naszych celów. I nawet, wiecie co, ta świadomość, że my co tydzień robimy taki check-in, już sprawia, że mamy większą motywację do tego, żeby się rzeczywiście z tych założeń wywiązywać. Dla mnie naprawdę game changer, wspaniałe narzędzie i cieszę się, że będzie mi towarzyszył przez ten cały rok. Moja druga polecajka może pozornie wyglądać jak kontra do tej pierwszej, ale po pierwsze zaufajcie mi, a po drugie ja wielokrotnie podkreślam, że moją misją jest łączenie, pokazywanie tego, co po jednej i po drugiej stronie spektrum, wybieranie tych rzeczy, które nam służą, mieszanie, ale też zmienianie zdania i po prostu poszukiwanie i nie opowiadanie się za niczym konkretnym, bezterminowo, no bo po co? Chciałam Wam powiedzieć o książce, którą obecnie czytam i jest to książka 4000 tygodni autorstwa Oliwiera Bergmana. Zacznę od przeczytania Wam opisu z tyłu książki, bo bardzo to lubię. Zaczynamy. Brakuje nam czasu. Osaczają nas nieustannie wydłużające się listy spraw do załatwienia i przepełnione skrzynki odbiorcze. Mamy problem z koncentracją. Towarzyszy nam nerwowy pośpiech i poczucie piętrzących się zaległości. Próbujemy kolejnych metod zwiększania produktywności i stosujemy przeróżne lifehacki, dzięki którym rzekomo możemy zoptymalizować swój dzień. Wiele z nich tylko pogarsza sytuację. Spróbujmy odzyskać wewnętrzny spokój, odpowiadając na pytanie, jak najlepiej wykorzystać ten absurdalnie krótki czas, który został nam dany. Czas naszego życia, trwającego średnio 4000 tygodni. Według mnie ta książka nie ma na celu zniechęcenia nas
odwiedzenia nas, od bycia produktywnymi, ale zastanowienia się nad tym, dlaczego chcemy być produktywni i dokąd ma nas to zaprowadzić. Refleksja, która przyszła do mnie w trakcie lektury tej książki, to między innymi to, że im bardziej chcemy być wydajni, tym udaje nam się więcej zrobić, tym więcej dokładamy sobie do naszej listy zadań i zaczynamy zataczać takie błędne koło. I tak naprawdę nigdy nie jesteśmy nasyceni, bo zawsze jest coś więcej. I jeżeli nie ustalimy sobie jakiegoś systemu działania i trochę nie zmienimy naszego podejścia, to no wykończymy się, mówiąc wprost. I druga taka kwestia, która przykuła moją uwagę, to to, że zawsze w życiu coś nas omija i co więcej, nie ma w tym nic złego, bo każdy nasz życiowy wybór, nawet ten świadomy, ten z przekonaniem i ten, który nas uszczęśliwia, jest kosztem czegoś, no bo robiąc jedną rzecz, nie zrobimy drugiej i warto mieć tego świadomość i po prostu się z tym pogodzić i może bardziej oswoić też to uczucie, no właśnie, tego missing out, tego, że coś nas omija. I ostatnia rzecz, zanim wam streszczę całą książkę, choć jest to niewykonalne, bo ta książka jest po to, żebyśmy mieli refleksję o swoim życiu, także myślę, że możemy być spokojni, ale my często mamy takie poczucie, że jest coś więcej, że może ta nasza decyzja to nie jest ta najlepsza dla nas, że przecież mamy tyle innych opcji partnerów życiowych, mamy tyle innych opcji ścieżek zawodowych. I problem polega na tym, że my sobie te wszystkie alternatywy mocno idealizujemy i zapominamy o tym, że no właśnie, każdy nasz wybór będzie miał swoje ciemne strony, wady i ograniczenia. Podsumowując, polecam wszystkim. Wiedzą już o tej książce wszyscy moi znajomi. Mówiłam o niej na Instagramie. Mówię wam o tym dzisiaj. Czytajcie i rozmyślajcie. Jeśli nadal wam mało w kwestii samorozwoju, refleksji i edukacji psychologicznej, zostańcie ze mną, ponieważ numer 3 jest to podcast, który, wyobraźcie sobie, jest numerem 1 na świecie z kategorii Health and Wellness. Jest to Jay Sherry podcast, gdzie każdy odcinek to jest złoto. Jay objął świetną strategię w swoich programach, ponieważ zaprasza do siebie najbardziej rozpoznawalne osoby na świecie, najbardziej znane nazwiska, powiedzmy, w showbiznesie, co już sprawia, że jego program jest skazany na sukces, ale nie są to po prostu rozmowy choćby o ich życiu prywatnym, tylko z każdej z nich wybrzmiewa bardzo dużo mądrości i Jay ma ten talent, że on z każdego rozmówcy jest w stanie wydobyć taką perełkę. Ja też wierzę, że każdy człowiek niesie ze sobą jakiś zestaw wartości, które ma do przekazania światu i to naprawdę wybrzmiewa w każdym odcinku podcastu The Jay Sherry Podcast. Ja mogę powiedzieć, że zachęcam generalnie. Niemniej dzisiaj mówię o nim z uwagi na to, że przesłuchałam sobie ostatnio wszystkich jego rozmów z jego żoną, które opublikowały się w podcaście na przestrzeni lat i jest to niesamowita inspiracja, jeśli chodzi o to, jak budować i pielęgnować relacje. Do tego was bardzo zachęcam. Dodatkowo wystąpił on też gościnnie w moim ulubionym podcaście, jednym z, czyli w Almost 30 Podcast, do czego też was zachęcam, a co najciekawsze, to premierę ma teraz jego kolejna książka, czyli The 8 Rules of Love i mogę wam zdradzić, że ja za chwilę, jak tylko nagram, to sobie tę książkę kupię, zamówię, dlatego że słuchając tego, jak Jay wypowiada się na temat związków, ja wiem, że jest to osoba, której chcę słuchać i za której naukami chcę podążać, a jako, że u mnie, tutaj mała autopromocja, rozmowa o relacjach z Miłoszem Brzezińskim spotkała się naprawdę ze świetnym odbiorem, za co bardzo, bardzo wam dziękuję. Zatem śmiem twierdzić, że jest tutaj więcej osób, których ten temat zainteresuje i 8 Rules of Love również trafi na waszą listę. Ja jak tylko przeczytam, oczywiście zrecenzuję tutaj, więc spokojnie możecie poczekać. Skoro jesteśmy przy podcastach, to jeszcze jedna polecajka i
mowa o podcaście mojej przyjaciółki Kasi, czyli o Travelicious Podcast. Jest to podcast podróżniczy, w którym to Kasia zabiera nas na wyprawy w przeróżne zakątki świata w naszych słuchawkach. Opowiada przepięknie, barwnie, zabawnie, zmysłowo. Mówi o ciekawostkach, o historii, o kulturze, o różnych praktycznych tipach. Jest to uczta dla uszu, dla zmysłów i prawdziwa teleportacja, ale też ogromna inspiracja, jeśli chodzi o planowanie podróży. I z drugiej strony również ciekawe zderzenie, na przykład wrażeń Kasi z danego miejsca z tymi, które my mamy ze swoich historii podróżniczych. Także dla mnie jest to przedłużenie albumu Kasi, czyli sztuki pobytu, tylko właśnie w wersji audio. I ja wyczekuję każdego odcinka. Mnie i Kasi mogliście posłuchać ostatnio w Inspiracjach Podróżniczych po raz kolejny, do czego też Was odsyłam i życzę miłego słuchania. Z podcastów przechodzimy do filmów i seriali, nadal pozostając w dziale kultury i taką krótką polecajką, o której muszę Wam powiedzieć, bo ona jest jednym z celów, które udało mi się już zrealizować, tym celem, który zapisałam sobie we wspomnianym wcześniej notesie, a mianowicie jest to zrobienie porządku na Filmwebie. Ja nie wiem, na ile porządkowanie sobie filmów i seriali, które widzieliśmy, jest potrzebne i ważne, ale ja od zawsze byłam ogromną fanką kina i jest też cała masa filmów, które obejrzałam lata temu i wydaje mi się, że mi się podobały, albo wydaje mi się, że mi się nie podobały, ale przecież dorastając i zmieniając się jako człowiek, my też zupełnie inaczej odbieramy sztukę. Stąd dla mnie taki Filmweb będzie, jest już dobrym miejscem, by czerpać inspirację do tego, co chcemy obejrzeć, ale żeby też weryfikować to, jak zmienił się mój gust i po prostu najzwyczajniej w świecie pamiętać, co się widziało. I kiedy ktoś mnie pyta, jaki serial albo film polecasz, to nie uważam, że jest to najtrudniejsze pytanie na świecie, bo po prostu mogę wrócić sobie na Filmweba. Zajęło mi to kilka dobrych godzin. Słuchajcie, jak sprawdzałam sobie, co polajkowałam ostatni raz, kiedy tam działałam, czyli w 2011 roku, to było naprawdę zabawne. Ale też podchodziłam do tego z pewnym dystansem i z czułością. No, jakby o gustach się nie dyskutuje w tych kwestiach i ja też cieszę się, że to, co lubię, ewoluowało. Ale nie o tym. Ja przechodzę do seriali, bo jestem z siebie dumna, że zdecydowałam się obejrzeć ten serial, ponieważ mam pewną cechę, którą na pewno podziela wiele z Was, że kiedy coś staje się bardzo popularne, ja czuję w sobie ogromny opór przed tym, by tę rzecz obejrzeć, a potem stwierdzam, no dobra, też obejrzę. Ja tak miałam na przykład z Grą o Tron i tak też było w przypadku serialu White Lotus, czyli Biały Lotos, powinnam powiedzieć. I zacznę oczywiście od opisu z Filmweba, wspomnianego wcześniej, bo pomimo swojej ogromnej sympatii do tego systemu porządkowania, to mówiąc kolokwialnie, z opisów na Filmwebie mam bekę. Otóż grupa gości hotelowych spędza wakacje w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów. No ten opis akurat nie jest może bekowy, ale też powiem szczerze, ten opis za wiele nie mówi. Twórcą serialu jest Mike White. Jest to dramat / komedia, produkcja amerykańska, która miała swoją premierę w lipcu 2021. Teraz mamy już dwa sezony. Ja zaczęłam drugi sezon, więc nie wypowiem się na razie tylko o sezonie pierwszym i mogę Wam powiedzieć, że ten serial bardzo, bardzo, bardzo mi się podobał. Co ciekawe, jakiś rok temu, myślę, miałam swoją pierwszą próbę, zanim on jeszcze stał się popularny, obejrzenia właśnie Białego Lotosa i jakoś nie przekonał mnie pierwszy odcinek, ale też nauczona doświadczeniem wiem, że nie ma co się uprzedzać do serialu po pierwszym odcinku, bo on się przecież musi rozkręcić i my musimy też złapać jakąś relację z bohaterami. Teraz mogę spokojnie powiedzieć, że ten serial jest dla mnie genialny, bo oprócz tego, że jest klimatyczny, estetyczny, utrzymuje naszą uwagę przez to, że jest zabawny i dynamiczny, po prostu świetnie napisany, to jest to też fantastyczna, wielowątkowa satyra omawiająca przeróżne zjawiska społeczne i psychologiczne, ale w taki nieprotekcjonalny sposób. Trochę taki śmiech przez łzy, ale naprawdę chciałam powiedzieć dobre kino, no ale nie dobre kino, co dobra kanapa, dobre
HBO, bo tego nie powiedziałam, że jest to serial dostępny na HBO i ja nie mogę się doczekać, aż obejrzę drugi sezon, o czym pewnie Wam opowiem za miesiąc. Ostatnio dużo chadzam do kina, dlatego że mamy sezon nagród, sezon wielu premier, ale też powrotów filmów do kin właśnie z uwagi na nominacje. I filmem, który zasłużył na wzmiankę w inspiracjach lutego, są Duchy i Nisherin. Tutaj po raz kolejny zdradzam, że ja często chodzę do kina, bo gra tam jakiś znany aktor albo słyszałam, że jest to dobry film, ale nie czytam, o czym jest, więc sporo jest zaskoczeń. Zacznę zatem od opisu z Filmwebu, czyli życie dwóch długoletnich znajomych znajduje się w impasie, gdy jeden z nich nagle kończy ich przyjaźń, co ma nieoczekiwane konsekwencje dla nich obydwu. W sumie opis całkiem trafny, a poszłam do kina dlatego, że słyszałam o tym, że jest to rola życia Colina Farrella i potwierdzam jego wystąpienie w tym filmie. Jest po prostu genialne. Scenariusz i reżyseria filmu to Martin McDonagh. Nie wiem, czy ja to dobrze przeczytałam, bo jest to produkcja irlandzko-amerykańsko-brytyjska. Film dzieje się w Irlandii i uważam, że już za samą grę językiem, czyli za akcent, ten film zasługuje na wyróżnienie, bo jest to niesamowite zjawisko. Super się to ogląda, ale gdyby nie napisy, naprawdę byłoby ciężko. Jest to komediodramat. Bardziej powiedziałabym, że dramat, ale ma on wiele śmiesznych momentów, także ogląda się to świetnie. Ja sobie napisałam w moich notatkach, że jest to piękny film. Tak bym go ujęła. Ma niesamowity klimat. Ta irlandzka aura i krajobrazy na pewno bardzo mu dodają. Powiedziałabym, że jest to film dziwny i nieoczywisty, zabawny i smutny. Zawiera bardzo dużo symboliki. Z jednej strony opowiada historię, o której przeczytałam Wam z opisu na Filmwebie, ale zawiera mnóstwo analogii do naszego współczesnego świata i tak naprawdę do każdego z nas. Przyznam szczerze, że wiele kwestii i przemyśleń przyszło do mnie dopiero po obejrzeniu filmu, kiedy zaczęłam o tym dyskutować. Także to jest taki film, który na pewno zostaje z nami na dłużej i daje do myślenia, przenosi do innego świata i daje mnóstwo uniwersalnych lekcji. Bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Na pewno jednym ze sposobów na to, by przenieść się do innego świata, albo nawet do tego świata, ale choćby do świata naszych własnych wspomnień, jest robienie zdjęć. Ja uwielbiam uwieczniać, ale powiem Wam, że ostatnio weszłam na nową drogę robienia zdjęć, ponieważ kupiłam sobie aparat analogowy i moja przygoda zaczęła się od tego, że dostałam taki jednorazowy aparat i wiedziałam, że muszę kupić sobie taki, który będzie ze mną na stałe, gdzie będę po prostu zmieniała sobie klisze. Czytałam ostatnio, że kiedy robimy dużo zdjęć i mamy troszeczkę taką manię uwieczniania wszystkiego, co nas spotyka, szczególnie kiedy to są jakieś piękne momenty, to my mniej jesteśmy w nich obecni i mniej je przeżywamy i słabiej je pamiętamy, bo większość uwagi skupiamy na tym, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać wideo. Tutaj jest fajny przykład chociażby koncertów, ale to też oczywiście dygresja. I powiem Wam, że mnie robienie zdjęć aparatem analogowym bardzo dużo nauczyło. Po pierwsze, przez to, że wiemy, że ta ilość klatek jest ograniczona, że nie można tych zdjęć usunąć albo poprawić, to decydujemy się na zrobienie zdjęcia wtedy, kiedy naprawdę uważamy, że coś jest tego warte i coś jest piękne. Na pewno zajmuje nam to całe przedsięwzięcie uwieczniania znacznie mniej czasu. Nie ma podglądu, więc to jest naprawdę chwila. Mamy ten element niepewności i zaufania i tej ekscytacji, kiedy czekamy na wywołanie filmu. Jest to bardzo, ale to bardzo wyjątkowe. Jak już wywołam kliszę z mojego nowego aparatu analogowego, to na pewno powiem Wam, jaki model sobie kupiłam, ponieważ nie zdecydowałam się na ten najpopularniejszy, najbardziej rozhajpowany. I jeżeli się okaże, że to była słuszna decyzja, to oczywiście się tym z Wami podzielę. I jako że robić zdjęcia lubimy najbardziej na wyjazdach, to kilka słów o moim lutowym wypadzie na narty. Ja jestem osobą, która spędziła dzieciństwo w Alpach. Mam na myśli
wyjazdy zimowe w Alpach, nie całe dzieciństwo, to powiem wam, że wszystkie osoby, które szukają jakiejś destynacji nieco bliższej, ale nie do końca są usatysfakcjonowane z naszych polskich warunków, to jest oczywiście bardzo indywidualna kwestia, ale polecam wam sprawdzić sobie Czechy, a konkretnie Spindlerowy Młyn. To jest rejon narciarski oddalony o 1,5 godziny od Karpacza, gdzie mieliśmy swoją bazę i nadal jest to niewielka przestrzeń do jeżdżenia w porównaniu właśnie do różnych kurortów austriackich, ale na taki weekendowy wypad jest to naprawdę wystarczająco. Ja byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Stoki były świetnie przygotowane, wszystko było super nowoczesne, cała infrastruktura, zabudowa, mega estetyczna, także mogę powiedzieć, że na takim alpejskim poziomie jedzenie na stoku też szok. Ceny odpowiednie trzymały równie wysoki poziom. Byliśmy tam co prawda tylko przez jeden dzień, ale tak jak wspomniałam, spokojnie można się tam najeździć przez weekend. I naszą bazą był właśnie Karpacz, więc jeśli szukacie sobie w tej okolicy lokum, to ja wam serdecznie polecam Wilcza Forest, czyli cudowne apartamenty w przepięknych budynkach, gdzie można poczuć się jak w domu. Polecam sobie zobaczyć zdjęcia, bo naprawdę super to wygląda. No właśnie, ale ja bym nie przetrwała na tym wyjeździe narciarskim, gdyby nie moje nowe buty, dlatego że jestem tą osobą, która strasznie, strasznie marznie. Jeżeli macie do polecenia w ogóle jakieś rewolucyjne buty narciarskie, najlepiej z akumulatorem, który grzeje, to będę bardzo, bardzo wdzięczna. Natomiast jeśli w ogóle jesteście narciarzami, to wiecie, że nie ma lepszego uczucia niż zdjęcie butów narciarskich po całym dniu jeżdżenia. I wtedy naprawdę fajnie włożyć je w coś wygodnego, włożyć je w kapcie. I są buty, które przypominają kapcie, a można w nich chodzić po ulicy, jest nam w nich dobrze, wygodnie i ciepło. I są to buty emu. Jak wiemy, buty emu no nie mają najlepszej reputacji, jeśli chodzi o to, z czego są zrobione i w jakich warunkach powstają, więc jestem przeszczęśliwa, że mogę wam powiedzieć o tym, że powstały wegańskie buty emu, które są ciepłe i jakościowe. I wspaniałe. I to jest marka New Orchard. Ja jestem zachwycona. Chodzę w nich całą zimę. Są wygodne. Jeśli chodzi o ich estetykę, to jest kwestia bardzo indywidualna, ale ja jestem po prostu fanką. To jest klasyk i naprawdę całym sercem wam polecam. Zostając w Dolinie Mody, to kolejna rzecz, w której przechodziłam ostatnie miesiące, naprawdę dzień w dzień, że już powoli mi się nudzą, ale muszę o nich powiedzieć. Są to jeansy z The Other Side, taki mój naprawdę uniform ostatnich tygodni. Bardzo luźne, długie jeansy, ale z wysokim stanem i dopasowane w talii i w pupie. Leżą super i ma też je moja przyjaciółka i polecam wam je naprawdę. Jeżeli szukacie jeansów, jakość świetna, skrojone świetnie, są ekstra. I jeszcze jedna rzecz z działu modowego to jest kurtka, która idealnie sprawdzi się właśnie na końcówkę zimy, początek wiosny. U mnie się sprawdziła, dlatego że byłam na południu Hiszpanii, gdzie było dosyć zimno. Odwiedziłam, słuchajcie, kwoli dygresji Malagę, którą wam bardzo, bardzo, bardzo polecam, szczególnie Muzeum Thyssen. Jeżeli ktoś z was jakimś cudem wybiera się w najbliższym czasie, to koniecznie, bo jest tam wystawa sztuki belgijskiej z René Magrittem w roli głównej, ale jeżeli myślicie, że w Hiszpanii będzie teraz ciepło, to lepiej zabrać ze sobą kurtkę puchową. Ja polecam wam bardzo serdecznie kurtkę z nowej kolekcji polskiej marki Move. To jest trochę taka siostra mojej kamizelki białej, którą nosiłam non-stop w ostatnich miesiącach. W sumie od lata aż do teraz noszę. Także ta kurtka spełnia również swoją ważną funkcję w mojej szafie. Jest jakościowa, piękna i polska. Także zachęcam, jeżeli akurat szukacie takiej przejściowej kurtki. W tym odcinku tych odniesień do wyjazdów jest sporo, bo kiedy byłam w grudniu w Amsterdamie, to kupiłam sobie perfumy. Kupiłam je dosyć przypadkowo, ponieważ miałam misję
zakupienia ich dla mojej znajomej, no ale oczywiście kiedy weszłam do sklepu i je powąchałam, to po prostu przepadłam i tym samym stałam się ich posiadaczką. Ja jestem tą osobą, która uwielbia wszelkie zapachy drzewa sandałowego czy tytoniu, więc już jak zobaczyłam flakon, to czułam, co się kroi. Perfumeria to Zieliński & Rosen. To jest perfumeria z Tel Awiwu, która robi od lat rzemieślnicze, jakościowe i bardzo unikalne perfumy, bo ciekawe jest to, że oni co roku wypuszczają nową wersję tego samego zapachu, gdzie ta nuta wiodąca jest niezmienna, ale wszystko to, co dzieje się wokół, jest odświeżane. Także przyjeżdżając z powrotem, czy zamawiając ponownie dany zapach, no musimy się liczyć z tym, że to będzie jakaś wariacja na temat tej nuty. To trochę mi się kojarzy z winem i z tym, że to samo winogrono da nam nieco inaczej smakujące wino w kolejnym roku. Gdybyście byli zainteresowani, polecam odwiedzić perfumerię i sobie powąchać. Ja jestem posiadaczką perfum Tobacco Vetiver and Amber. Są przepiękne, aczkolwiek to jest kwestia bardzo indywidualna, ale na pewno mogę powiedzieć, że są bardzo trwałe. Wystarczy jedno psiknięcie i ten zapach zostaje z nami na cały dzień. Od jakiegoś czasu stosuję pewien patent urodowy, którym postanowiłam się z Wami podzielić, dlatego że ja mam w sobie dosyć dużo takiego pierwiastka kreatywności i kombinowania, szczególnie jeśli chodzi o kwestie gotowania, czy nawet kwestie urody i kosmetyków. Ja nie lubię kupować nowych kosmetyków, jeśli nadal mam jakiś podobny produkt, czy produkt z tej samej kategorii w domu. I może jest duża pokusa, żeby jednak wybrać ten nasz ulubiony, to ja polecam spróbować wykorzystać to, co mamy w taki sposób, żeby nam to rzeczywiście posłużyło. I skończył się mój ulubiony krem BB, ale jednocześnie wiedziałam, że mam w domu fantastyczny krem BB Sensumare. Tylko że ten oto produkt był dla mnie nieco za ciężki. Ja go używałam raczej na specjalne okazje i wtedy doznałam olśnienia. Bo jednocześnie lubię też bardzo krem rozświetlający z Recibo, ale nie używam go na co dzień, bo nie zawiera on filtra SPF. Nie jest też kryjący, więc tak rzadko kiedy mam okazję go nałożyć, ale robi on przecudowny efekt rozświetlenia na twarzy. I wtedy pomyślałam, że a co gdyby połączyć pół na pół krem rozświetlający Recibo z nieco bardziej kryjącym BB Creamem z Sensumare i stworzyć tym samym lekki, rozświetlający krem BB. No przyznam szczerze, że genialnie. I robię to od kilku tygodni i bardzo mi to służy. I jeszcze druga rzecz jest taka, że skończył się mój ulubiony korektor, ale został bardzo wygodny aplikator i pomyślałam sobie, mam w domu właśnie bardzo kryjący BB Cream Sensumare, ale w odcieniu najjaśniejszym, który na szczęście jest dla mnie za jasny, bo jestem jeszcze trochę opalona i wtedy pomyślałam, że przeleję sobie ten krem właśnie do opakowania po korektorze i będę mogła używać tego jasnego BB Creamu pod oczy, tym samym sprawiając sobie nowy korektor z zasobów, które już miałam w domu. Nie wiem, czy w jakikolwiek sposób Wam się to wszystko przyda, ale zachęcam do bycia kreatywnym. Uroda urodą, ale wiemy nie od dziś, że piękny, zdrowy wygląd to w dużej mierze nasze jedzenie i nasza aktywność, dlatego właśnie na tych kategoriach zakończymy. Już mogę powiedzieć, że moim odkryciem roku jest Pilates na reformerach i odniosę się po raz kolejny do kalendarza, czy też planero notesu, o którym mówiłam na początku. Jednym z moich postanowień i celów było zapisanie się na trening funkcjonalny raz w tygodniu, ale jako, że nie lubię ćwiczyć na siłowni i nie lubię jak mnie boli, to nie wyobrażałam sobie jakichś treningów z trenerem personalnym i na moim radarze już od dawna było pójście na reformer Pilates. Raz byłam na takich zajęciach testowych i bardzo mi się podobało.
Ja uwielbiam te zajęcia, dlatego że one są dynamiczne i przez to, że są na takich ciekawych maszynach, to ja się śmieję, że one mają taki element łamigłówki i tak jak siłownia kojarzy mi się z bólem, czy taki, nie wiem, spinning, rowerki kojarzy mi się z bólem i męką przez godzinę, tak na pilatesie tyle się dzieje, tyle jest tych różnych akcesoriów i też tak często zmieniają się ćwiczenia, że ja o tym bólu od razu zapominam. To nie znaczy, że jest lekko, nie, jest mega ciężko, ale za chwilę dzieje się coś nowego i ja po prostu idę dalej. Ale to, co najważniejsze, po pierwsze, to chce mi się chodzić na te zajęcia. Po drugie, jest na nich ciekawie. Ale po trzecie, ja widzę, słuchajcie, efekty już po pierwszych, nie wiem, dwóch zajęciach. W tym momencie jestem po 2 miesiącach, staram się chodzić raz w tygodniu i moje ciało przechodzi niesamowitą transformację. Ja się czuję silna. Widzę też, praktykując jogę, czy w ogóle, nie wiem, na przykład nawet jeżdżąc na nartach, jak moje ciało zyskuje siłę, stabilność, kontrolę i elastyczność. Ale pilates też niesamowicie wysmukla sylwetkę i naprawdę zarysowuje nam tak mięśnie, czy nie wiem, sprawia, że rzeczywiście nasza pupa rośnie, nasza talia staje się węższa, że ja jestem w ogromnym, ogromnym szoku i pod wielkim wrażeniem, też zbijając sobie piątkę, że chce mi się wstawać na zajęcia na 8 rano. Ale jest to wspaniały początek dnia i ustawia nam w ogóle nastrój na cały dzień w piękny sposób. Polecam serdecznie i polecam również rozmowę o pilatesie, która ukazała się niedawno, bo warto sobie o tym posłuchać, jeżeli szukacie może zachęty. No i na koniec, zupełnie jak nie u mnie, na koniec jedzenie. Po pierwsze, fajne odkrycie restauracyjne, jeżeli jesteście w Warszawie, czyli Kontakt Wino Bistro. Byłam tam już kiedyś, ale teraz byłam ponownie. Jest to taka mokotowska bibenda. Mało jest lokali, do których ja się udaję poza centrum, więc jeżeli jesteście z okolic Mokotowa, to myślę, że to jest naprawdę perełka na mapie. Boska selekcja win naturalnych someliera Piotra Pietrasa. Naprawdę wina są przepyszne. Kuchnia jest autorska, jakościowa, sezonowa, zmieniająca się karta. Bardzo fajna obsługa. To jest taki koncept, który służy biesiadowaniu, dzieleniu się jedzeniem i próbowaniu nowych smaków. Także bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. I na końcu jeszcze taki jeden patent jedzeniowy, który odkryłam słuchając podcastu The Skinny Confidential, czyli picie łyżki octu przed posiłkiem. Słuchałam właśnie odcinka o tym, jak regulować poziom cukru we krwi i niwelować takie ostre wyrzuty glukozy do krwi, bo chodzi o to, żeby po prostu uniknąć takich dużych wzrostów i spadków cukru, przez to spadków energii. Oczywiście picie octu nie załatwi sprawy, ale jest to zawsze jakiś miły sposób na to, żeby minimalnie to wyregulować. Ocet, którego ja używam, to oczywiście Olini, bo jakość octu też jest bardzo, bardzo istotna. U mnie jest to zwykle ocet jabłkowy, ale też polecam Wam ocet porzeczkowy. I ważne jest też to, żeby pamiętać o jakości wody, którą pijemy i w której rozcieńczamy ocet. Moja jest oczywiście filtrowana w dzbankach Brita. I na koniec odcinka, jak zawsze, kilka słów o fundacji. Nie wszyscy wiedzą, że na moim sklepie karolinasobańska.com/sklep znajduje się kilka produktów elektronicznych, które napisałam na przestrzeni lat. Zajrzyjcie, jeśli Was to ciekawi. I za każdym razem, kiedy decydujecie się na zakup, to dorzucacie swoją cegiełkę do kwoty, którą ja potem przeznaczam na wybrany cel charytatywny. 10% zysków przekazuję co miesiąc innej fundacji i w marcu jest to fundacja Rodzić po ludzku, także powiem Wam kilka słów o niej. Misją fundacji jest wzmocnienie i wspieranie kobiet w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się respektowania swoich praw. Wnosimy, tutaj już mówię słowem i głosem fundacji, ich doświadczenia do przestrzeni publicznej, ponieważ uważamy, że stosunek społeczeństwa do narodzin i macierzyństwa jest miarą wrażliwości społecznej. Naszym celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu przy wsparciu bliskich jej osób. Więcej informacji
o fundacji znajdziecie jak zawsze w opisie. Ja jeszcze na koniec dziękuję Marce Brita za objęcie patronatu nad tą solówką z inspiracjami. Pamiętajcie, że rozkład jednej plastikowej butelki zajmuje nawet kilkaset lat, więc jeśli zależy Wam na piciu zdrowej, jakościowej wody, rozwiązaniem jest właśnie filtrowanie je z Britą. Ja mam nadzieję, że ten wielowątkowy, wielotematyczny zbiór inspiracji lutego przypadł Wam do gustu. Przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca również o 7 rano, kiedy to mam dla Was solówkę jak ta dzisiejsza. Możecie mnie posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie oraz znaleźć od poniedziałku do piątku na Instagramie pod nazwą Karolina Sobańska, gdzie publikuję regularnie. Staram się pisać do Was posty, moje mini felietony 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, w środy i w piątki. Poruszam tam tematy związane z tymi podcastowymi, ale też jest sporo podróży, ładnych kadrów restauracyjnych, kulinarnych i tych związanych z szeroko pojętym lifestylem. W weekendy robię sobie przerwy, o czym opowiem Wam już w najbliższym odcinku, bo będzie mowa o detoksie cyfrowym. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście, że słuchacie. Do usłyszenia. Cześć.